Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Słuchajcie, wbijam sobie teraz do giery i patrzę, stać mnie na jeden z najdroższych, jak nie najdroższy samochód w tej grze. Cobra Daytona Coupe, zobaczcie na to. Nie ma chyba droższego samochodu, no już nie będę szukał dalej, ale zbierałem na ten samochód długo. Zobaczcie, mam 8 milionów kredytów. Daytonka. W końcu. No pięknie. Znaczy jakoś się tam trzyma. Nie wiem jak będzie na wyścigach, bo tam się dopiero okaże, czy tym samochodem da się ścigać, czy nie. No klasa S1, więc no może być trochę problem, żeby wygrać, zwłaszcza dlatego, że może mi brakować mocy na prostej, ale z drugiej strony tutaj na tych wyścigach śnieżnych, na tej mapie śnieżnej, moc nie jest aż taka super konieczna. Ważniejsze jest to, jak my będziemy panować nad samochodem, wiecie? To jest bardzo ważne. Wow, udało mi się chyba odpowiednio zrobić ten samochód. Właśnie testuję go na pierwszym wyścigu i sprawdzam, jak daje sobie radę. Wow, trochę ściąga, ale jest okej. Zainstalowałem mu oczywiście, tak jak widzieliście, opony zimowe. Troszeczkę dostosowałem skrzynię biegu, zrobiłem swapa, dałem mu tu silnik V8, który brzmi lepiej niż standardowy. Także no jest poważnie wykokszony. Znajduje się prawie że w klasie S2, jest w klasie S1, ale tak wymaksowany w tej klasie. Chociaż to w ogóle nie był pożądany, może nie tyle niepożądany, co nie celowałem w ten efekt. Ale skoro już jest taki dobry, no to witamy na pokładzie biednych z moich najlepszych samochodów w garażu. O, 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 o. Tak, przypominam, że to jest klasyk sportowy i on bardzo trudny jest do skonfigurowania, a zwłaszcza do jazdy po śniegu. No ale jakoś wszystko driftem i... O shit, co to było? Chyba się tam o flagę zaprułem. Pewnie nikt nie zauważył, że mam napęd na 4 koła, ale dobrze. Ha, zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. O malowaniu... Malowaniu samochodu. Trzeba zrobić jakieś malowanie zimowe. Ej, ja tu widzę przez tą lukę, że tam ta wnęka z silnikiem... Miałem wam to pokazać, ale teraz nie będę mógł otworzyć maski, jak zrobiłem swapa. No dobrze, nałożymy motyw graficzny. Coś tutaj trzeba zrobić. O, tu mamy coś. O, z Co? Ktoś zrobił z Overwatcha Widowmaker. No, to mi się trochę przesunęło. No, ale... No i koniec. To jest moje malowanie zimowe. Zobaczcie, jest śnieżka, więc to jest naprawdę super. Myślę, że jak wystawię to malowanie tutaj na sprzedaż, to no, zarobię sobie na drugi taki samochód, bo ludzie będą cały czas go je kupować, tak? Tylko muszę je wystawić, to może po odcinku będziecie mogli sobie kupić to malowanie dla tego samochodu, jak ktoś ma, wiem, nie każdego stać na takie auto, to jest normalne. No ale po jakimś tam czasie grania zdobędziecie taką kasę i sobie taki na taki samochód zarobicie trochę. Wygląda ekstra. Dałem czarne felgi, malowanie zimowe, fantastyczne. Jedziemy teraz na kolejny wyścig. Tutaj coś mamy. O, zamiecie, nie? Ja bym chciał jakiś taki... Tu są pookrążone... O, tutaj jest coś fajnego. Sprint. Dobrze, i tu będą zamiecie śnieżne, więc będzie ograniczona widoczność. Zobaczmy sobie w środku tą furę. A, niedużo tutaj jest do oglądania, bo jest to samochód wyścigowy, stary wyścigowy wóz. Weźmiemy sobie dalszą tą kamerę, bo tutaj będą się straszne rzeczy działy, jak ja tym samochodem będę zaraz fruwał bokiem i w ogóle. A musiałem sobie koniecznie zmienić lakier, bo ten standardowy jest wykorzystywany przez boty. A ja nie boli bardzo tyłek, pęka mi dupa, za przeproszeniem, jak widzę, że ktoś ma taki sam samochód jak ja, naprawdę. Boli mnie to strasznie. Moment, jakie mamy tu wyzwania? Skasowanie 15. Ale tylko skasowanie, nie skasowanie, bo damy radę, spokojnie. Myślę, że jakoś to będzie. Zobaczymy, czy te boty są naprawdę mocne.
Tutaj mamy oczywiście do czynienia z samymi klasykami sportowymi. Oj, nie wiem, co to będzie. No dawaj, ktoś tam w ogóle... Ej, no, nie, no, muszę wam to pokazać, nie? Patrzcie na to. Śnieżyca i w ogóle ktoś na goły ryj jeździ. I to kilka samochodów, patrzcie. Tu śnieżyca, nic nie widać, tak? Światła ledwo co tam świecą. Na goły ryj i jaka jeszcze ta dbana fryzurka. To jest dopiero hardcore. A wy tam, wy piszczycie jak klimatyzacji w samochodzie nie ma. Tutaj to jest prawdziwa jazda samochodem, a nie jakieś tam klimatyzacji się zachciało. Przestań. Tylko najpierw to ja muszę ich wszystkich powyprzedzać. Musimy pamiętać, aby kasować, czyli niszczyć te obiekty tutaj, no. Jakoś tam, o, już mi się coś skasowało, znowu. O, 2, 3, już zaraz będzie wyzwanie ukończone. No i trzeba oczywiście wygrać wyścig. A to nie jest takie proste. Tylko tam było skasowanie. A nie wiem, nie było napisane, żeby było skasowanie bokiem. A, okej. Okay. Zaliczyło się chyba. Czy ja już tego nie lubiłem? Nie wiem, chyba nie. Tutaj mamy zjazd. O! Tutaj pociśnię, zobaczycie. Tylko ja nie wiem, jakie tam wyzwanie będzie do zrobienia, ale dam radę. To jest 700 metrów stąd? Poważnie. Ten samochód jest świetny, kurczę. Wart każdego miliona. Okej. Okay. Co my tu mamy? Moment. Rewelacyjna czysta jazda. Powinno się udać. Słuchajcie, gdybym nie miał tego wspaniałego malowania śnieżnego, zimowego na tym aucie, no to ja myślę, żeby mi na tym śniegu szło dużo gorzej. Co jak co, ale to malowanie to takie moje trofeum. To jest taki mój talizman, który przynosi mi szczęście. Zdusiłem go dwójką od razu. Musimy dać im trochę szansy, nie? Na starcie. Musimy tak, zaliczyć czystą jazdę, czyli w nic nie uderzamy. Tylko najpierw trzeba się z tego peletonu tu wydostać. A dopiero później będziemy jechać, czy oh shit. Będziemy jechać czysto, okej? Okay? Ten wyścig jest jakby podzielony na strefy. I każdą z tych stref trzeba pokonać, wiecie, czysto, nie? Nie uderzając w nic i chyba to też tyczy się tych botów, co za mną tam jadą. Dlatego trzeba uważać. Nie wiem, czy tu będzie śnieżyca. Wolno hamuję, żeby ładnie wejść. Powinienem to driftem brać i się nie pieprzyć. Macie rację. Tak powinienem robić. A nie ja tak na ostrożnego. Po co mi to? Na ostrożnego to się bawi z dziewczyną. Ła! Mało brakowało. Ło, widzieliście to? Kiss the wall był, ale taki wspaniały. O nie! Kurczę, ale znosi. Uwaga, lód przy wewnętrznej zarzuciło troszeczkę tam połową bieżnika. Zahaczyłem lód i mnie rzuciło. Postęp wyzwania. Widzieliście, dostałem teraz wow. Wyzwanie tam zaliczyło mi na pierwszym poziomie. Już drugi poziom, elegancko o to chodzi. Ja nie wiem, za to ta czysta jazda się tam zalicza. Chyba za czystą jazdę. Ale jak zaliczę trójkę, to już nie ma zmiłuj. Gaz do końca. Pełny bak mam, także mogę cisnąć mu. Aż mu tłoki góry. Dobra, ukończone, lecimy. Cyk. Redukcja, dwójka, cyk. Już zaliczone, to teraz to możemy po ścianach nawet śmigać. Kurde, moi drodzy. Jak ta fura daje sobie radę, to jestem w szoku. To nie jest to samo, co Audi S3. Tam w trybie eko, tylko to już jest poważna sprawa. To już jest poważna sprawa. Woohoo! Poszedł! Tak jest. Jak sanki na lodzie. Nowa runda. Kurde, nie byłem na to przygotowany. Tu jakieś drifty, jakieś coś inne. Czyli widzicie, tylko kupiłem sobie Daytonę, od razu runda zaliczona. Organizatorzy tych tutaj mistrzostw pomyśleli, no nie, jak ziomek ma 8 milionów kredytu, to my musimy mu dać jakieś fory. Niech on tutaj już będzie na
następnej rundzie i pokażę tym gnojom, jak się jeździ szybkim furem. Ej, tu mamy coś fajnego. Tu mamy cross. Zobaczmy, jak to wygląda. Umiejętności 3 bałwan? Ale co to? Jaki bałwan? O co tu biega? No dobra, spróbuję. Może chodzi o skasowanie bałwana, bo tutaj na drogach są bałwany, bałwanki sobie stoją. No te takie, co jak miałem fake taxi, pamiętacie tego transita, no to je bokiem tam przelatywałem te bałwanki. Kumacie, o co biega. No to te chyba bałwanki trzeba kasować też Daytonką. Zaraz zobaczymy. Proszę się odsunąć, bo ja to, no muszę ich wyprzedzić, no to są biedaki. Oni nawet nie mieli kasy na włożenie porządnego silnika do tych swoich pierdziałek, co tam jeżdżą. I w ogóle, zobaczcie, Daytony nikt nie ośmielił się kupić. To jest wóz do wygrywania, nie? Oczywiście trzeba zainwestować, fakt. Ale jak już zainwestujesz, to ziomek nie ma... Jest bałwanek! Dobra, zobaczymy, ja muszę sprawdzić, czy to jest to. Chodź tu. Jest! Chodzi o bałwanka, dobrze. Czyli mogłem wziąć do tej akcji fake taxi, moje fake taxi. Musimy tu poszukać bałwanków i je skasować. Nie muszę wcale jechać czysto, okej? Okay, umówmy się. Tu chodzi o zniszczenie bałwanków. Wygrana oczywiście też. Musimy namierzyć bałwanki. Ja muszę sobie tutaj w tej grze kupić buzarda jak w GTA Online i namierzać rakietami samonaprowadzającymi. Ej, tam jest ten teraz samochód Kit, no nie? On ma rakiety samonaprowadzające, to ja powinienem mieć na te bałwanki, bo ja nie mam czasu zjeżdżać na pobocze i specjalnie taranować. Trzeba dokładnie znać ich pozycję, a to nie jest łatwe. Dlatego będziemy musieli namierzać. Także co, tam, no będę sobie normalnie jechał, to jak będę normalnie jechał, to wygram wyścig. A nie chwaląc się w ogóle, to nie o to chodzi. Ale no mówię, tutaj z tym samochodem to... O, coś tam stało na... O, jest bałwanek, dobra. Tutaj zaraz przy końcu okrążenia, znaczy przy początku okrążenia jest bałwanek. Trzeba będzie go skasować. Ale przynajmniej wiem, na czym polega to wyzwanie. No trzeba było się zatrzymać i to... O, jest bałwanek! Jak ja mam to zaliczyć? No kurde! Dobra, na następnym okrążeniu. Ile tych bałwanków tu jest? No szlak by trafił. To sobie wymyślili jakieś wyzwanie, żeby... Jest znowu ten bałwanek! Kurde, one się odnawiają. No dobra, jedziemy strasznie do przodu, żeby sobie troszeczkę przewagę nabić. Po ścianach, nie po ścianach. Ej, no to są... Wow! Tam był bałwanek? To są... To jest chyba bałwanek. Nie, to nie bałwanek. To są wyścigi zimowe, okej? Okay? Tutaj zasady się nie liczą. Tu się ścigasz na pałę, dobra? Byłeś kiedyś na multiku, widziałeś jak wygląda ściganie się w zimie? No właśnie, tak to wygląda. I tu trzeba jechać na maks swoich możliwości. To nie jest jakiś tam suchy asfalt. Wiecie, full przyczepność, full trakcja. Tu nie ma żadnej trakcji, tu zapomnij o trakcji. Ty jedziesz tak, jakbyś nie jechał. Tu się ślizgasz. Wyobraź sobie, że jedziesz, no nawet nie na łyżwach. Bo łyżwy mają bardzo dobrą przyczepność. Bo to są łyżwy, kuźwa. Okej. Okay. To wyobraź sobie, że masz pod tyłkiem coś śliskiego i zjeżdżasz z jakiejś góry, tak? No po prostu się ześlizgujesz. To jest właśnie jazda, ściganie się w Forzie Horizon na tej mapie zimowej. Teraz musimy tutaj namierzyć te bałwanki. Jeden wiem, że był po prawej stronie, ale czy dalej będzie tam stał? Może poszedł sobie. Okrążenie trzecie, dobra, gdzie on tu jest? Jest, widzę go, namierzyłem. Jest, bałwanek. I gdzieś tu jeszcze będzie. Gdzie on jest? Gdzie ten dziad? Wiem, że on był przy wewnętrznej. I tu chyba będzie. Nie ma go? Ej, spierdzielił! Albo ja ślepy byłem. To dobra, spróbujmy tego samego. Może się uda. Chodź, bałwanek. Jest, ukończono, dobra. Możemy jechać spokojnie. Bałwanki zaliczone. Co prawda nie w fake taxi, ale zawsze. Teraz weźmiemy sobie następne zawody. Nie wiem, co tam wybrać, ale powiem wam, że coś mi za łatwo idzie. Nie wiem, czy ja tu jakiś niski poziom trudności mam, czy coś.
Ja bym sprawdził ten poziom nie do pokonania. Mówiliście, że on jest łatwiejszy od tych łatwiejszych poziomów. Można by to sprawdzić. Ja tu... Ale wiecie co, ja bym chciał też spróbować zdublować te boty, bo one mi zawsze dawały w kość. Tutaj się nie dało wyprzedzić, tam ci gdzieś zramowały, a mnie to wkurza, nie? Dlatego chciałbym teraz, mam taki fajny wóz. Ej, co oni tu w klasie A? Co on oszalał, taki słaby wóz? I to oni mają za słabe samochody, to o co tutaj chodzi? O to tutaj chodzi. Nikt nie ma takiej Daytonki jak ja mam. Oczywiście, że nikt. Dobrze. 20 patoli wpadło elegancko. 3600 punktów doświadczenia, no nie jest za dużo, tak? Mogłem tam nabić więcej, ale tu chodziło o te bałwanki cholerne, ja tu musiałem na nie celować. Gdyby tu chodziło o driftowanie, to słuchajcie, ja bym 3 razy zdobył ten wynik. Ale tu chodziło o cholerne bałwanki. Dobrze, tutaj coś jeszcze mamy. Tutaj muszę zdobyć zadanie kangur. Kangur to jest takie coś, że musimy kilka razy tam podskakiwać. Nie wiem, czy mi się to uda tym samochodem, bo mam tutaj zawieszenie wyścigowe jednak zainstalowałem, a powinienem mieć bardziej jakieś... no takie terenowe, żeby go bardziej wybijało, albo bardziej miękkie, czy coś takiego. I boję się, że jak będzie tak twardo i będą takie wybijki gdzieś, no to może mnie to rozwalić. Zaraz ogarniemy. Tutaj ktoś próbuje do mnie dołączyć, ale teraz nie mogę, tutaj mam ważne zadanie. Dobrze, jedziemy przełajowo. Ej, no serio, będę go pchał tu. Zjazd! Może się uda, nie wiem. Ale super to wygląda na tym śniegu. Ta Daytonka wygląda jak jakaś motorówka. No. Ej, dobra, może uda się... A skąd mogłem wiedzieć, że mam lecieć w tą stronę? Dobrze, już raz kangura zaliczyłem, że tak powiem. Co prawda nie w fake taxi, ale zawsze. Chociaż w tej Daytonie mało miejsca jest, nie? Żeby tam coś zaliczyć. Także trochę smutek, ale to nic, no to jest samochód do jeżdżenia, kuźma, nie do jakichś tam pierdół. No ciekawe, jak te boty sobie poradzą na tym lodzie. Chciałbym to zobaczyć, ale wiecie co, nie mam czasu na pierdoły. Jedziemy. To jest niestety sprint i 3 razy muszę zaliczyć tu kangura. Nie wiem, czy będzie ku temu jeszcze możliwość, bo ten samochód, no mówię, tak dobrze aż się nie wybija. Musi się tak kilka razy po... wybijać. Może ja nie powinienem w ogóle się tym przejmować, a on sam to nabije. Teraz będziemy jechać trochę po ulicy, ale z powrotem chyba też będą jeszcze wybijki. Nie mogę jechać za wolno, on się musi sam odbijać, sam się wybijać, żeby... O! A, tu 5 razy muszę, okej. No dobra, ale myślałem, że 3. Już myślałem, że mi się zaliczyło. A tu widzę, że jednak nie. Okej, jedziemy znowu na przełajówkę. No i chyba dupa będzie. A nie, już 4, okej, może nie będzie tak źle. Ukończono. Ej, dobra, to kurczę, tylko trzeba tutaj jechać. A ja w ogóle nie wiem, gdzie te boty są. Ja tu sam jeżdżę. To jest poł. Okej, znaczy tak, mam zawieszenie sportowe, ale ono jest ustawione na miękko. Z tyłu prześwit jest większy, a z przodu mniejszy. Tak jakoś mi się zawsze fajnie ustawia samochody z dużą mocą i z silnikiem ustawionym z przodu. Bardziej. Chociaż on jest... No ta kabina jest wysunięta do tyłu, więc samochód powinien być dosyć ciekawie wyważony. Niemniej udało mi się załatwić gnoi. Udało mi się znowu zaliczyć 3 gwiazdki. Mimo, że... To nie jest fake taxi, tylko moja śnieżynka. 5000 punktów doświadczenia i uwaga, cyk, cyk, cyk. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.